Jest czwartek, 27 lipca, Anna Tabaka, witam. Zapraszam na Silesia Flash. Od wczorajszego poranka służby wyłowiły ponad tonę martwych ryb z Odry na polsko-czeskiej granicy. Sztab kryzysowy z wojewodą śląskim na czele uspokaja: polskie wody nie są zagrożone. Dotychczasowe badania próbek wody wykluczyły po stronie polskiej występowanie złotych alg, a dopuszczalne normy nie zostały przekroczone. Przyczyna pomoru ryb wciąż nie jest znana. Wszystko wskazuje jednak na to, że przyczyna leży po stronie czeskiej. Fatima Orlińska. Od strony czeskiej wciąż napływają pojedyncze martwe okazy ryb, jak jednak informują służby, tendencja jest zdecydowanie spadkowa. Sztab kryzysowy przy dawnym przejściu granicznym w Chałupkach pracuje od środy, gdzie tylko do czwartku rano wyłowiono ponad 1000 kg ryb. Przyczyna pomoru wciąż nie jest znana, wiele jednak wskazuje na to, że pomór mogła spowodować zmniejszona ilość tlenu w Odrze. Badania wciąż są prowadzone. Badania dotyczące stanu wody, jak również trwają badania ichtiopatologiczne ryb padłych, które zostały wyłowione. Informacja, myślę, że dobra, ale bardzo ważna. W próbkach wody w dwóch punktach poboru tutaj na tym odcinku na terenie Polski nie wykazano obecności złotej algi. Czekamy również, mamy nadzieję, że również strona czeska po swojej stronie takie badania przeprowadzi i podzieli się z opinią publiczną również tymi wynikami. Na rzece wciąż pracuje kilka zastępów Straży Pożarnej. Ustawiono tam dwie zapory i siatkę, które służby opróżniają na bieżąco. Konstrukcja ma zapobiegać napływowi padłych ryb do polskich wód. Straż kilkukrotnie wypływa łodzią pobierać do badań próbki wody, w których dotychczas nie wykryto odchyleń parametrów. Łącznie 12 zastępów Państwowej Straży Pożarnej, 12 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych, 7 jednostek pływających. Działania polegają na rozstawianiu zapór, monitorowaniu wody, zbieraniu ryb. Część z wyłowionych ryb jeszcze w środę przekazano do badań wojewódzkiemu inspektorowi weterynarii. Jak przekazał dziś inspektor, u ryb nie wykryto poparzeń skrzeli, jak miało to miejsce w przypadku tych wyławianych rok temu z Odry czy kanału Gliwickiego. Dotychczas udało się ustalić, że zgon ryb nastąpił około 2 do 3 dni wcześniej przed ich pojawieniem się po polskiej stronie Odry. Nie prowadzone są badania mikrobiologiczne, tylko prowadzimy badania podstawowe, ichtiopatologiczne i badania toksykologiczne. Nic nie wskazuje na nagłą śmierć tych ryb, ale te wyniki przede wszystkim poziomu metali ciężkich będą dostępne już od dzisiaj, prawdopodobnie rtęć. Kolejne wyniki będą dostępne w dniach kolejnych i będę przekazywał je na bieżąco panu wojewodzie. Wody Odry monitorowane są od zeszłego roku, kiedy to po raz pierwszy pojawiły się setki kilogramów śniętych ryb. Wstępne wyniki pobranych prób w Chałupkach, jak mówią służby, są porównywalne do tych z poboru tzw. interwencyjnego, który odbywa się każdego poniedziałku. Wody Polskie monitorują odcinek Odry, nie tylko ten odcinek Odry, ale całą Odrę. Nie ma na dzień dzisiejszy informacji o żadnych padłych rybach na Odrze, a to tutaj, co wszystko się dzieje, to jest po prostu konsekwencja tego, że w zeszłym roku mamy doświadczenia, jak należy zadziałać sprawnie i szybko. Sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę śląskiego poinformował również, że zwrócił się do strony czeskiej o przeprowadzenie podobnych badań i przekazanie wyników Polsce. Wciąż nie ma jednoznacznej odpowiedzi, co przyczyniło się do pomoru, dlatego brany jest pod uwagę każdy wariant. Występujące w ostatnim czasie wysokie temperatury powietrza i brak opadów mogły być jednym z czynników sprzyjających śnięciu setek ryb.